udało się, czekam w kolejce. 10 km mamy za sobą, ale jeszcze 10 km z powrotem. Ja sobie dumna, mamy ten język. Widzicie, ktoś sobie tam śpi. Już wracam. Prawie 17 km do wrócenia, bo teraz będę wracać do parkingu numer 3, a potem te 7 km muszę zejść sobie na dół. Tym razem nie będę brała busa, więc wracam. Zaczyna mi się po prostu robić już pomału zimno, dlatego idę sama. Wcześniej szliśmy grupą, my się mamy, tak mi pewnie dogonicie. Ja sobie po prostu będę w swoim tempie wracać, bo jest zimno. Starczy mi pół godzinki i lecimy, a mamy 17 km do pokonania, więc jest co robić. Zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze nigdzie, jak widać, śnieg leży. Wow, mam 3 km za sobą, więc jest dobrze. Jeszcze 7. 7 plus dojście do parkingu. Chociaż będę łapać stop. Jak mi się uda, to złapię stopa. Ale na razie 7 już mam, 7, 3 już mam za sobą. Czy jeszcze 7 przede mną. Ale patrzcie, jaki widok. Petardka. Ale już moje kolana krzyczą help. Help. Nie wiem, czy to jest kilometr, może półtora. Myślę, że nie więcej. Już wcześniej miałam 2 km, no to kilometr, półtora. Ale kolana naprawdę krzyczą help. Tak. Teraz opowiem wam, no... Nie tyle ciężka, ale daleko jest, po prostu daleko. Ale do zrobienia, jak widać. Już praktycznie końcówka mi została, powiem wam. Tak czas szybko zasuwa, że nawet nie wiem kiedy. Patrzę sobie, dobra, tędy. Po prostu nie ma takiego poczucia czasu, jak kiedy już mam prawie 15. I tak mi się wydaje, że całkiem spoko czas. No prawie, czekajcie, 2 godziny? Troszkę ponad 2 godziny schodziłam, dwie? Coś koło tego. Trochę ponad 2 godziny schodziłam. 2,5 godziny, coś koło tego, aż praktycznie jestem prawie na parkingu. Jeszcze parę takich tych mam przejść. Jestem, ale pięknie. Ale pięknie. Wow. A teraz wchodzimy trochę. Opa. I po takim mostku sobie idziemy. No. Nie powiedziałabym w życiu, że będę kuźwa gdzieś tam łazić po górach. Jeszcze w Norwegii. To jest w ogóle fenomen. Okej. Okay. Jeszcze jeden taki mostek. Na domiar tego słoneczko wyszło. Chociaż na chwilę. W końcu po 7 dniach. Po 6-7 dniach, bo to już któryś dzień z kolei. Powiem wam, nie wiem, straciłam rachubę czasową. Ale na wakacjach można. A oprócz tego to jest tak długo jasno. Tu mamy jasno, żeby was nie skłamać. Do 24. Nawet trochę po 24 jest jasno. Ciemno się robi do godziny 3, a potem znowu jasno. Praktycznie cały czas jest jasno. Jest godzina 23 i w ogóle tego się nie czuję. Przez to właśnie, że jest jasno i jest zupełnie inne poczucie czasu. Bo u nas w Polsce się ciemno robi, aha, dobra, to już jest późno latem, a tutaj, no, fajna sprawa. Boże, jest końcówka. Jeszcze chwilę. Powiem wam, już mam dość. Bardzo kolana, tak jak miałam wcześniej, to czują. Już mam po prostu dość. Jeszcze chwileczkę i będę na parkingu. Czułam to! Mamy tyle kilosów wczaśnięte. Wow. Czyli mamy 23 km chyba dzisiaj. W dniu dzisiejszym zrobione. Udało się. Gdy przez 2 km żywej duszy nie ma, nikogo tu nie ma. Nawet nikogo nie mijałam. Przez 2 km takim właśnie buzikiem miałam, co jest za mną. To zostało mi jeszcze około 3 km, bo już trasę pokonałam. Teraz muszę dojść do parkingu. Wcześniej właśnie takim buzikiem jechałam za 150 norweskich koron. Czyli to jest 56 zł, tak w przybliżeniu. A teraz idę na nóżkach. On tak dopiero odjeżdża za 20 minut, tak jak patrzyłam. Za 20 minut to może być, że już będę na parkingu. Jak będzie taka możliwość, to po prostu będę łapać stopa. Zobaczymy, czy się uda złapać. Patrzcie, z jakimi ładnymi okolicznościami schodzę. No, jest ładnie, ładnie. Woda jest za krzaka, woda. Tam zaraz obok wody jest nasz parking. Czyli 3 zygzaki i będę. Tak liczę, takie zygzaki i będę na miejscu. Dać parking. O, jakiś bus już leci, a ja dzielnie schodzę.
Najlepsze to, że jakbym chciała złapać stopa, to tu za bardzo nic oprócz tych busów nie jeździ. Więc no, niezła akcja. Niezła akcja, ale może akurat coś będzie jechać. Nawet nie ma za bardzo jak łapać stop. Ale to zagrali, co? Nieźle. Cwaniaczki. Zobaczcie, czy nie jest pięknie. Wow. Powiem wam, że moje stopy, może nie tyle nogi, stopy krzyczą: Ala, ściągnij te buty. No, jeszcze trochę. Myślę, że już może kilometr mam za sobą. Tak mi się wydaje, no nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie mierzę ilości kilometrów, to jeszcze 2 kilometry. Co to jest 2 kilometry przy 20 kilometrach? To jest nic. Przytrząsł samochód, machałam ręką, nawet się nie zatrzymał. No co za chamstwo, a widziałam, że tylko jechały dwie osoby. No cóż, tutaj widzę, akurat z tej strony nie widać, ale zostało mi jeszcze pół kilometra. Uhu, czyli już bliżej niż dalej. Ale patrzcie, jakie zniesienie. Strasznie. Już pomału między drzewami widać nasze budynki. Aha. Widzę, że to jest mega stromo, bo były wcześniej i takie odcinki, że po prostu było płasko przez chwilę, a teraz praktycznie cały czas jest nachylenie. Jezu, tak się źle schodzi. Ale już widać parking. Jest dobrze. Już bliżej niż dalej. Już wiem, taki jedna droga prosta ma 250 metrów. No, czyli trochę tych zygzaków musiałam pokonać.